Dzień dobry, witam Was serdecznie. Ze mną tradycyjnie już Ryszard Grzebek. Cześć Rysiek. Cześć, witam Państwa. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie o detoksie. Co możemy zrobić, żeby w świecie, w którym jesteśmy bombardowani toksynami, metalami ciężkimi, czy razem z żywnością wchłaniamy mnóstwo rzeczy, które na nas niefajnie działają, co możemy zrobić, żeby się ich pozbyć? Rysiek, może tak zacznijmy od początku. Co możemy w ogóle zrobić, żeby wchłaniać może jak najmniej tych niekorzystnych rzeczy dla nas. A później przejdziemy do tego, co możemy zrobić, żeby się ich pozbyć. Więc najlepiej byłoby ich w ogóle nie wchłaniać, no ale biorąc pod uwagę, że nawet dzisiaj tak zwane kultury biologiczne, które później kupujemy w sklepie za dużo większe pieniądze, najczęściej też są z lekka podsypywane jakimiś bliżej nieokreślonymi chemikaliami, czy też są położone na przykład blisko tras szybkiego ruchu, to można się zastanowić, czy jest w ogóle sens wydawać na nich pieniądze. Pomijając już drobny fakt, bo już wielokrotnie wielu ludzi mi o tym pisało, że certyfikat upraw biologicznych można po prostu sobie w którymś tam momencie, nazwijmy to po polsku, załatwić. No jest to troszkę przygnębiające, bo jeżeli ktoś chciałby rzeczywiście zainwestować swoje zdrowie i ukierunkować na takie produkty, a jednocześnie ma taką wiedzę, to już nie ma naprawdę ochoty wyciągać kolejne złotówki, żeby zapłacić za towar tak zwany ekologiczny, bo mija się to chyba troszeczkę z celem. Ja nie mówię, że wszyscy tak robią, absolutnie nie. Natomiast wystarczy, że zrobi to tylko kilku z dostawców, a wy nigdy nie wiecie, kto to zrobił, więc de facto no, podejrzenie pada na wszystkich. No tak, ale chyba tak czy tak, kupując produkty ekologiczne, mamy większą szansę, że kupujemy coś, co nie jest pryskane Roundupem czy innym świństwem, niż żywność w markecie. Tak, no szanse są zdecydowanie większe, natomiast ja mówię o tym takich kilku wyłamujących się z tej polityki, którzy jednak, powiedzmy, chęć zysku jest w ludziach niewyobrażalna i przebicia się i niestety tu cała kultura, powiedzmy, nasza zachodnia, cała tak zwana moralność, całe wychowanie, gdy mówimy o przeliczniku na daną walutę, znikają. Przykład chociażby taki, że rozmawiam kiedyś z jednym człowiekiem, który kupił sobie w polskim dom i wychodził z psami na spacer. No i te psy puszczał tam po tych, powiedzmy, trawnikach, po tych polach, żeby sobie pohasały. Okazało się, że jeden z psów no, tragicznie znosi coś, co nie wiedzieli co. Okazało się, że tylko wlewy z witaminy C dożylnie temu pieskowi stawiały go na nogi. No i w końcu zaczęli tego szukać i zbadali, że po prostu tamtejsi rolnicy wszystko leją Roundupem tak jak leci. Więc zaczął normalnie po ludzku z tymi rolnikami, z tymi sąsiadami rozmawiać, tłumacząc im o co chodzi, to oni powiedzieli krótko: zwariowałeś, przecież nie będę z motyką przy bolących plecach całe lato siedział i wycinał trawę, bo to już nie te czasy, a ludzie są i tak głupi, że kupią wszystko. No więc on zaczął jeszcze coś tam ich prosić, żeby nie sypali, bo tu ma pieski, bo tego, to wzięli mu, zlali jego trawnik w nocy i cały płot Roundupem. Do tego stopnia, że no, wypaliło u niego wszystko totalnie. Zawołał policję, policja stwierdziła, że nie widzi żadnego problemu. Okazało się później, że wszyscy rolnicy mają świetne układy z miejscową policją, więc nikt niczego nie widzi. Jak zwrócili mu uwagę na przykład, że opylają Roundupem w ciągu dnia, co jest zabronione ze względu na pszczoły, znowu zawołał policję. Policja powiedziała, że to może lepiej, żeby zmienił miejsce zamieszkania, bo on wydziwia, a to w ogóle takiej sytuacji, żeby rolnicy w ciągu dnia opylali Roundupem nie ma, a to, co on im pokazał nagrany filmik, a on powiedział, że no przecież policjant nie może rozpoznać na filmiku, czym oni w danym momencie opylają, ale to na pewno nie Roundup. No więc wyobraźcie sobie, jaka jest korupcja, do jakiego stopnia. No po prostu ręce opadają. Można więc zadać pytanie, to w końcu co mamy i gdzie kupować? No najprostszą rzeczą, jaką można sobie wyobrazić, to jest to, żeby mieć zaufanego rolnika, od którego możemy od jednego wziąć ziemniaki, od drugiego kurczaki, od trzeciego warzywa i tak dalej, żeby mieć w miarę dobre pokarmy. Czy zawsze to się da zrobić? Dla chcącego nic trudnego. Zawsze można się zorganizować ze znajomymi i na przykład zapewnić takiemu rolnikowi dużą porcję zbytu na jego produkty, więc on też będzie lepiej dla nas chciał produkować, bo będzie wiedział, że ma zaplecze, które od niego na pewno odbierze te droższe produkty, ale produkowane lepiej. Ostatnio oglądałem na YouTube, bo co do czasu właśnie wchodzę sobie na takie kanały, gdzie są jakieś innowacje, nazwijmy to rolniczo-hodowlana, nie wiem, czy to właściwie ich nazwy użyłem, ale zauważyłem, że jeden na przykład Chińczyk ma całkiem fajny kanał, trochę wydziwia,
Na przykład ogórki czy pomidory hoduję sobie w butelkach plastikowych na balkonie. Mają przy tym świetne efekty. No specjalnie bym tu nie zalecał, żeby w butelkach plastikowych to czynić, ale sam pomysł jest myślę, że godny do naśladowania, bo można sobie, no trudno nam sobie pewno wszystkim wyobrazić, że od dzisiejszego dnia wszyscy w Polsce na balkonach zaczynamy sobie mieć mikrofarmy. Ale można ewentualnie na zasadzie rozrywki, jak ktoś nie ma własnej działki czy jakiegoś kawałka gruntu, zrobić sobie chociażby doświadczalnie, powiedzmy 2-3 metry kwadratowe na balkonie takich upraw. Ktoś powie, a ja, mój cały balkon jest 3 metry kwadratowe. OK, ale nie zapomnij, że możesz to zrobić piętrowo, z odpowiednim nachyleniem do słońca i te 3 metry możesz de facto na innym metrze kwadratowym zmieścić. Są to uprawy, które coraz częściej i coraz głośniej o nich słychać. Już pomijając same nazwy, że to jest akwaponika, czy jeszcze jakieś tam inne technologie, jest to bardzo ciekawy pomysł i rozwiązanie, tym bardziej, że jak nas straszą wszędzie wszystkich głodem, to oby nie, ale nie wiadomo, czy nie będziemy musieli takich technik u siebie zastosować, więc lepiej sobie teraz przetrenować na jakimś małym kawałku, zobaczyć, jak te półki poustawiać, jakie nachylenie do słońca i tak dalej, żeby jeśli będzie taka potrzeba, wyhodować sobie tam, nie wiem, na przykład kilka worków ziemniaków, bo też się okazuje, że to jest możliwe, żeby to wykonać na takim balkonie. Dobra, ale tak czy tak, minus jest taki, że większość z nas mieszka w dużych miastach, nie ma wkoło nas rolników, nie ma balkonu, bądź nie ma czasu się tym zajmować. Co możemy zrobić? Bądź czy są jakieś produkty, w których natężenie toksyn jest dużo większe niż w innych, których powinniśmy unikać? Na pewno tak, natomiast nie robiłem żadnych dochodzeń, nazwijmy to w tym kierunku, żeby zobaczyć, czy na przykład truskawka ma więcej niż jabłko tych toksyn sobie. W związku z tym nie będę tu nikogo wprowadzał w błąd na zasadzie takiej, że nawet jak nie wiem, to i tak odpowiem, że wiem, a i tak tego prawdopodobnie nikt nie sprawdzi. Nie stosuję takich wypowiedzi i takiego tłumaczenia się. Więc może powiedzmy, w jaki sposób, skoro nie mamy takiego wyjścia, żeby sięgnąć po te dobre produkty, co zrobić z organizmem takiego, żeby on jak najmniejszą ilość ewentualnie odkładał w tych komórkach. Bardzo tutaj istotną rzeczą jest to, by nasze organy wydalnicze pracowały na pełni obrotów. Co to są organy wydalnicze? Główne organy wydalnicze, przynajmniej według mnie to, co stosuję w terapiach przyczynowo-skutkowych i daje mi to naprawdę świetne efekty, to są nerki jako główny, nazwijmy to, motor energetyczny naszego organizmu, oraz ten motor, który i oczyszcza, czy też wrzuca do moczu wszystkie toksyny, które zbierze i je usuwa na zewnątrz. Kolejnym to są jelita, które wiemy, że wszystko, co spożyjemy, musi zostać to przetrawione i następnie wydalone. I niewątpliwie takim organem też jest wątroba, która bierze bardzo, ale to bardzo czynny udział w całym procesie trawienia i która też za pomocą żółci, nazwijmy to, uziemia niektóre toksyny, czy dużą część tych toksyn. Więc przynajmniej te trzy organy wydalnicze powinny u nas działać jak przy przysłowiowym szwajcarskim zegarku. I teraz może, żeby tylko nie mówić o tym, że te trzy organy są najważniejsze, ale pytanie brzmi, co zrobić takiego de facto, co zrobić można, żeby to nie było zbyt dla nas męczące, a jednocześnie dawało fajne efekty i podwyższało ten próg eliminacji toksyn z naszego organizmu. Powiem tak, najprościejszą rzeczą dla kogoś, kto nie zna się głębiej na zdrowiu, jest na przykład stosowanie chińskich tabletek Shillington, dzięki którym możemy fajnie oczyścić nasze nerki. Te tabletki stosujemy u przeciętnego człowieka 3 razy dziennie po 5 sztuk przez miesiąc czasu i że one zaczynają fajnie działać, to zobaczymy w ciągu nawet już często pierwszego dnia, jak nasz mocz staje się ciemny i, krótko mówiąc, mocno zapachowy, i to tak nieładnie zapachowy. I wtedy już wiemy, że następuje duża eliminacja różnego rodzaju toksyn z samych nerek. Jak się nazywa to zioło? Shillington. Shillington, ok. To są tabletki. Kolejnym takim fajnym rozwiązaniem to jest Lidan Pai Shi Pian. Ja o tych rzeczach piszę w książkach, jak to nie wyrok też, więc tam sobie można wejść w nerki czy wątrobę i to doszukać. Okay. To jest Lidan Pai Shi Pian, który oczyszcza nam głównie wątrobę, trochę woreczek żółciowy, troszeczkę też działa na nerki. I efekt jest bardzo podobny jak do tych tabletek Shillingtonu, czyli też jeśli zaczniemy od oczyszczania wątroby, to też poczujemy to prawie że na drugi dzień po kolorze zapachu moczu. Więc to mamy takie dwie podstawowe rzeczy, które możemy
sobie zastosować i zastosować dosyć łatwo, bo nie musimy tych ziół parzyć, nie musimy się jakoś specjalnie na całym ziołolecznictwie znać. A takie bardziej popularne, spirulina, węgiel aktywny? Więc to są prościejsze metody i tańsze. Teraz powiedziałem o nerkach, jeszcze za chwileczkę wrócę do tematu, powiedziałem o nerkach, powiedziałem o wątrobie i teraz, żeby wyczyścić na przykład jelita, do tej pory nie znalazłem niczego lepszego jak dieta Dąbrowskiej przez przynajmniej te 5 do 10 dni. Okej. Bo ta dieta Dąbrowskiej działa dosłownie jak miotła brzozowa, którą się wymiata, wszystkie śpieci, wszystkie te zlepione kosmyki jelitowe zostają. Po pierwsze, może nie wszystkie, bo to ciężko w ciągu 5 czy 10 dni uzyskać pełny efekt, ale na pewno w dużym stopniu kosmyki jelitowe nareszcie są oczyszczone. Nareszcie tam dochodzi fajne ukrwienie, bo jak ta miotła tam przeleci przez te jelita, to też nastąpi pobudzenie krążenia. I zostaną oczyszczone te wszystkie, powiedzmy, zlepiające substancje, jak biała mąka, biała cukier i te inne wszystkie nieciekawe rzeczy. Na koniec takiej terapii zawsze zalecam, żeby zrobić sobie hydrokolonoterapię jelita grubego, w związku z tym mamy oczyszczone i jelito cienkie, i jelito grube. I w tym momencie te trzy organy wydalnicze, które są oczyszczone, zaczynają w końcu nareszcie wyłapywać maksymalną ilość toksyn, które do naszego organizmu się dostają i je usuwać. I teraz w jakiej kolejności zrobić? Czy jeszcze zrobić wątrobę, czy jelita, czy nerki? Powiedzmy tak, jeżeli nie ma jakichś specjalnych wskazań na to, żeby najpierw iść na jelita czy na wątrobę, to ja zawsze sugeruję zacząć od nerek, dlatego że jak powiedziałem, jest to główny organ naszego, główny organ energetyczny naszego organizmu. W związku z tym dobrze jest ten mechanizm sobie od razu oczyścić, dlatego że on będzie dawał lepszą energetykę do dalszego oczyszczania typu wątroba i typu jelita. Więc u mnie kolejność jest bardzo prosta. Nerki, wątroba, jelita. I w jaki sposób możemy oczyścić właśnie nerki? No, nerki za pomocą tych tabletek Shillington. A, okej. Okay. Wątrobę za pomocą tabletek Liden Paishipan, a jelita za pomocą tej 5-10-dniowej diety Dąbrowskiej plus hydrokolonoterapia na końcu. I teraz mamy organy te wydalnicze oczyszczone. Oczywiście tu jeszcze można powiedzieć, że jest układ jeszcze limfatyczny, bardzo istotny, układ krążenia jest bardzo istotny, jak najbardziej to będzie racja i u nich też należy pomyśleć, natomiast ja mówię o tym głównym takim trzonie tego całego oczyszczania w organizmie. Tutaj bym powiedział jeszcze rzecz następującą. Nie należy zapomnieć, że oprócz tego, że te organy, podniesiemy ich sprawność, należy jeszcze dostarczyć do organizmu substancje, które podnoszą nasz naturalny, najsilniejszy odtruwacz w organizmie, jaki mamy, czyli glutation. Jak dowiedziono, sama suplementacja glutationem, są różne wynalazki, glutation liposomalny, jakieś plastry naklejane, cudawianki. Może to wszystko działa, nie będę dyskutował, nie będę psuł nikomu, że tak powiem, rynku. Każdy ma prawo sprzedawać produkt, który uważa, że działa. Natomiast ja wiem jedno, że nie ma nic lepiej działającego na podniesienie poziomu glutationu, jak jego prekursory. A do prekursorów glutationu zaliczają się substancje, które zawierają w sobie molekuły siarki. Czyli to może być to siarka bioorganiczna, którą możemy wszędzie kupić w kapsułkach. Mało tego, ona ponosi nam energetykę w organizmie. Fenomenalny środek dla wszelkiego rodzaju stanów zapalnych, czy na przykład reumatyków. Kolejną taką rzeczą może być na przykład kwas alfa-liponowy, może być acetylocysteina. Sama one bardzo podnoszą poziom glutationu w organizmie. I teraz, jeżeli złączymy te trzy techniki, czyli oczyszczanie organów wydalniczych plus podniesienie tego poziomu glutationu i będziemy utrzymywali w należytej, że tak powiem, higienie te trzy organy i ciągle stymulowali ten poziom glutationu, który siłą rzeczy przy tej ilości toksyn no, powinny być utrzymywane na wysokim poziomie, to powiem tak, słabo widzę zakusy złego, który nam chce te wszystkie toksyny na siłę do organizmu wrzucić. No będzie miał problem, żeby te toksyny się jednak w nas zakotwiczyły. I widzicie, można takim prostym sposobem, nie wydając wcale fortuny, wbrew temu, co różne MLM-y, marketingi, nie wiadomo, co tam przedstawiają, za pomocą naprawdę tanich pieniędzy można się fenomenalnie tutaj i oczyścić, i to konkretnie oczyścić, i na dodatek no trzeba troszkę będzie pieniędzy wydać, powiedzmy, na te same suplementy, które są prekursorami tego glutationu, ale już jesteście na bardzo tutaj prostej drodze. Teraz, idąc jakby krok dalej, też już może nie będę wymieniał produktu, bo każdy sobie znajdzie, ale jeśli chodzi o oczyszczenie układu krwionośnego, który jest niezwykle istotny,
w tym całym systemie usuwania toksyn z organizmu, to można sobie wejść na raporty, bodajże raporty 2, jeśli dobrze pamiętam, strona 162, 163, jest tam taki przepis z limonką. I dla ludzi, którzy nie mają nadmiernego gorąca w organizmie, zastosowanie tego przepisu przez 3 do 6 miesięcy przywraca pamięć, reguluje wszystkie parametry, jeśli chodzi o lepkość, gęstość, natlenienie i tak dalej, czyli przywraca fenomenalną równowagę w tym organizmie krążenia. No więc cóż jeszcze do tego mogę dodać? Tylko tego, żeby się komuś chciało to zrobić. Właśnie, myślę, że to jest największy problem. Aczkolwiek z rzeczy, które powiedziałeś, kiedyś rozmawiałem z takim genialnym genetykiem, który podawał komórki macierzyste komuś ode mnie z rodziny. I właśnie glutation był, o ile dobrze pamiętam, jeden z dwóch suplementów, które regularnie stosował. Natomiast MSM, czyli związek siarki, powiedziałeś, że przy okazji, właśnie w kwestiach reumatycznych, ja przy przetrenowaniu, jeżeli czasami mnie, powiedzmy, barki bolą, czy stawy, jedna łyżeczka i następnego dnia cały ból schodzi. Stosowałem to, ale w innych celach niż przeprowadzenie detoksu. To powinieneś po takim przetrenowaniu zrobić to, co generalnie filozofia fizjoterapeutów mówi, że skoro masz tam jakąś blokadę, no bo inaczej by cię nie bolało, to musisz to bardziej rozćwiczyć. Zamiast iść na logikę i powiedzieć tak, skoro tam się zablokowało, to znaczy, że przeciążyłem, czyli muszę zwolnić. No, czasami trzeba po prostu bardziej słuchać swojego organizmu. Czyli generalnie te informacje, które wam oczywiście one dojrzewały wśród różnych gałęzi, że tak powiem, specjalizacji w tej medycynie, czy akademickiej, czy tej naturalnej, nikt od razu niczego nie wiedział. To wszystko bazuje na doświadczeniach, więc jeżeli ktoś na przykład nie wie o tym, że jeśli następuje ból gdzieś w danym momencie, to nie należy tego na siłę rozćwiczać, tylko wręcz przeciwnie, należy mu odpuścić, tak, żeby nastąpiła lepsza regeneracja. No więc jeśli będzie to przeciążał, to doprowadzi z biegiem czasu do coraz większych kontuzji. No i dlatego tutaj trzeba być wyczulonym na takie różne podpowiedzi, jak to, żeśmy tam w którymś odcinku mówili, że jak masz na przykład zgaga czy refluks, to weźmiesz sobie leki zobowiązujące kwas solny, wręcz odwrotnie, tu trzeba właśnie ten kwas zwiększyć. Dlatego, że doktor Jonathan Wright wyraźnie powiedział, że tak, bo on to badał de facto tych pacjentów, dlatego on wiedział, co mówi, w przeciwieństwie do bardzo wielu innych fachowców. No on powiedział, że tak naprawdę tych, którzy mają refluks z powodu nadmiernego stężenia kwasu solnego w żołądku, to jest nie więcej jak 2-3%. Ale to są, mówi, defekty prawdopodobnie genetyczne, bo tego się, przynajmniej on nie odkrył, w jaki sposób można to regulować, poza właśnie spożywaniem tych tabletek, które zmniejszają to zakwaszenie. Mówi, to jest działanie objawowe, ale inaczej, mówi, nie doszliśmy jeszcze do tego. Mówi otwarcie, on tam się nie krępował, że wszystkie rozumy, ja niezwykle skromny człowiek, no, mój wzór, że tak powiem, niedościgniony. Tak, natomiast w przypadku 90% to właśnie problemem z gagi jest zbyt niskie zakwaszenie. A nie odwrotnie. Wracając do tego poprzedniego odcinka, w którym żeśmy mówili na temat kwasu, jeżeli chcemy, żeby te organy jelitowo-wątrobowe dobrze pracowały, no to wiadomo, że żeby jelita dobrze pracowały i wątroba, to jednak ten kwas solny znowu musi być na właściwym poziomie i stężeniu. Czyli znowu, holistyczne podejście do całego organizmu. Nie, ja nie lubię słowa holistyczne, przepraszam cię bardzo, dlatego... Całościowe? Nie, wiesz co, to nie jest dobre określenie, dlatego że holistyczne tak naprawdę, jak się coś określa, to w podtekście jest, że bierzemy pod uwagę wszystko. Okay. No pokaż mi jednego. Nie ma możliwości. Nie ma możliwości, więc trzeba wybrać jakąś taką logiczną drogę, to co ja zrobiłem w przyczynowo-skutkowym tutaj w tej terapii. Nie jestem w stanie wziąć wszystkiego pod uwagę, a tym bardziej, że nie jestem w stanie nauczyć się wszystkiego, przynajmniej w tak krótkim życiu, a na dodatek jeszcze przeprowadzić teraz dedukcję mentalną z tego wszystkiego, co danemu pacjentowi będzie potrzebne. No nie znam absolutnie nikogo, kto by to umiał. Wszyscy używają w sposób bezwiednie głupi, bo ja tego nawet, no ciężko przepraszam, ale to tak nazwę, bezwiednie głupi, czyli bezmyślne słowo holistyczne, nie zdając sobie sprawy, że tak naprawdę to jest tak szeroki zakres, że przeciętny człowiek nie jest w stanie w ogóle nawet ćwierci tego opanować. Więc... Dokładnie tak. Wiesz co, mam jeszcze jedno pytanie dotyczące właśnie usuwania toksyn. Co myślisz o saunie? Doskonały sposób. Jakbyś go rozwinął? Czy są jakieś przeciwwskazania, czy po prostu, czy nie przesadzać raz w tygodniu, dwa razy w tygodniu, jak często?
czy mieszać ciepło z zimnem, czyli wskakiwać zaraz po saunie albo do lodowatej wody, albo do pod zimny prysznic. Wiesz co, powiem tak, według mnie sauna jest fenomenalnym sposobem, natomiast tak jak wszystko, tak i ona ma swoje ograniczenia. Przede wszystkim ja bym jej absolutnie zalecał dla ludzi z jakimkolwiek nadciśnieniem. Ponoć niektórzy chodzą też z nadciśnieniem do sauny, czują się dobrze. Moment, zalecałbyś, przestrzegałbyś? Przestrzegałbym ludzi z nadciśnieniem, z korzystaniem ze sauny. Okej. Chociaż jak powiedziałem, gdzieś tam mam znajomych, którzy mają podwyższone ciśnienie i chodzą. Ostrzegałem ich przed tym, mówią, że im to nie przeszkadza, nie wiem, ja bym jednak tego nie sugerował. Druga rzecz, jeśli chodzi o, no bo rozumiem, że mówimy tu o saunie, jeśli chodzi o usuwanie toksyn. Tak, tak, dokładnie tak. Nie zapominajmy o tym, że w saunie możemy usunąć toksyny, które znajdują się w skórze, w tkance podskórnej, ewentualnie na jakiejś niewielkiej głębokości. Bo jeszcze trzeba wiedzieć, jak by to zrobić, żeby ta sauna była bardziej efektywna. Więc mówimy o typowej saunie. Człowiek się przychodzi do sauny, rozbiera, wchodzi, tam się grzeje, tak? To w tym momencie jest właśnie ten schemat, który powiedziałem, skóra, tkanka podskórna, ewentualnie jakaś tam niewielka głębokość. Kolejna technika, którą można wzmocnić działanie sauny, to jest to, że przed sauną robisz sobie naprawdę intensywny trening około 30, nie wiem, 40, może 60 minut, w zależności od organizmu, po to, żeby ten rozgrzać maksymalnie cały organizm do tego stopnia, żeby on już się bardzo intensywnie pocił. Tu nie chodzi nam w tym momencie przy tym treningu o to, żeby on się pocił, bo nie o pot nam chodzi, tylko o to, żeby pobudzić absolutnie doskonałe krążenie w organizmie, żeby pobudzić dotlenienie i żeby to wszystko spowodowało, że będzie niejako od środka za pomocą tej aktywności, tej termiki, nazwijmy to, wypychane te toksyny na zewnątrz. Czyli trening obwodowy. Tak, oczywiście toksyny z głębszych tkanek czy z organów wewnętrznych raczej przez skórę i tak nam nie wyjdą, no ale na pewno pogłębimy ten zakres działania tej sauny. I teraz, jeżeli po takim treningu wejdziesz do sauny, to ten efekt możesz tylko zwiększyć i teraz pytanie było twoje, czy brać na przemianę zimną, ciepłą wodę. Jeżeli mówimy o usuwaniu toksyn, nie zalecałbym absolutnie brania w tym czasie zimnego prysznicu. Dlaczego? Dlatego, że pod wpływem zimna tkanki nam się kurczą, czyli to, co ma być wydalone, natychmiast zostanie zamknięte przez przykurcz komórek. Natomiast jeśli już stwierdziłeś, że napociłeś się wystarczająco w tej saunie, to iść normalnie, wziąć prysznic z ciepłej, nawet wręcz gorącej wody, żeby spłukać przede wszystkim z siebie to, co zostało wydalone, żeby to przypadkiem nie zostało w jakiś tam sposób wchłonięte ponownie. I dopiero po takim dobrym wyszorowaniu się, nawet bym powiedział, wrócić sobie jeszcze do sauny raz, żeby się rozgrzać i wtedy dopiero pod zimny prysznic. Wtedy jednocześnie hakujemy sobie system odpornościowy. Wtedy to jest dobra droga moim zdaniem. Super. Nie zalecam absolutnie saun na podczerwień. Jest to ciągle promieniowanie elektromagnetyczne, które dla nas nie jest zdrowe. Jest wielu piewców, którzy mówią, och, jakie to super ochy i achy. Ja jako człowiek niestety wrażliwy na takie promieniowanie zafundowałem sobie kiedyś taką saunę na podczerwień. Po 10 minutach zacząłem robić alarm, że to natychmiast wyciągnięto mnie stamtąd, że tak powiem, i wyłączono, bo zacząłem się źle czuć. Więc jak ja wiem, że się zacząłem źle czuć, to na pewno to na innych też działa niekorzystnie, z tym, że jak to kiedyś mówiliśmy, nie każdy ma taką percepcję wrażliwości, nie każdy od razu to wyczuje. Niektórzy mogą się po tym czuć świetnie, nie wiedzą, że przy okazji coś tam jest w organizmie psute. Dobra, Ryszard, bardzo Ci dziękuję za wiedzę. Wam dziękuję za poświęcony czas i do zobaczenia w kolejnych nagraniach. Trzymajcie się. Bardzo dziękuję, do zobaczenia.